No i witam przy sobocie w nowym materiale glewijskim, Aktualnie jak nagrywam ten wstęp, no to brakuje 5 subów do 4,5 tysiąca. Także jeśli mógłbym Was prosić, to zostawcie tego subka, a na 5000 tysięcy jedziemy autobusem do centrum miasta, postawić 50 zł na czarne, czerwone w kasynie. Przypominam, że do końca miesiąca trwa dalej event letni, który idealnie sprzyja rozpoczęciu gierki, a do tego przez cały następny miesiąc, czyli sierpień, dostaniemy kolejny event, tak jakby drugą część eventu letniego. Więc warto zacząć sobie właśnie w tym momencie i dlatego w opisie macie ode mnie reflinka z darmowymi VIPami na start. No i co? Komu jest gorąco, ten zostawia łapkę w górę i lecimy z materiałem. Dodaję właśnie ametysty tylko w paczkach, żeby łatwiej było liczyć i powinno z tego wpaść dodatkowe 35 tysięcy wonów. Przedane wszystko 225 tysięcy wonów. To w sumie kurwa tych wonów praktycznie cały czas te wony stoją w miejscu. Mam tyle, ile miałem, jak zaczynałem robić tą esencję roku. kurwa, I esencja jest, a wonów dalej tyle samo. Generalnie, jak no, mi wychodzi łuska około 75 wonów, czyli licząc na to, że potrzebujemy 3,5 tysiąca łusek na esencję ognia razy 75 wonów, to jest 262 tysiące wonów powinna mnie wyjść ta esencja, czyli praktycznie już na to mam. No ale wiadomo, to jeszcze trzeba szkaty kupić, przed chwilą o tutaj węża trytona. E, ziomek mi przeniósł, także no wi wi wiadomo, to chwilę potwa, Muszę na pewno szkaty kupić, trochę też samemu na dropie tych Darkonów, ale że będzie dobrze. A właśnie, sklepik, no to taki wystawiłem: 50 koła nie było, ale tu jest kurwa 170 kryształów piekiel po 80 tak także trochę zawyża. W sumie nic nie wystawiłem, kurwa, rzemieki, kory, no i te kory ametystowe sprzedałem. No reszta itemów to jest raczej takie mi potrzebne sobie zostawiam na jakieś nasiona, kurwa. Broszki to z Nilem generalnie wymieniam, bo on sobie, oni latają otchła i oni przepalają duszę roku na broszki. No to zamiast tego ja swoje broszki, na szczęście ja przepalam duszę ognia na broszki i się z nimi wymieniam po prostu i biorę sobie duszę roku po tym normalnym przeliczniku. I nie muszę się z tym pierdolić, dlatego już mamy dwa kła dusz, bo tam prawie tysiąc od nich wymieniłem. To tęczowe też mi będą potrzebne na, na WPK. Te mityczne klejnoty, kurwa, nie wiem. No, generalnie ta jest taka tania, że chyba sobie wbije po prostu Jadejta i Szafira na woju. Bo nie ma co tego sprzedawać za taką cenę. I kolejna wymianka broszurek za duszę. no Już mamy 2600 praktycznie. Tak jak mówię, te broszki 1000 miałem w ogóle z otwierania tych szkat ewentowych, No i resztę to duszem ognia przepaliłem i po prostu tak wymieniam z opakami. E, oni i tak by to przepaliły npc ta a mi się przydadzą. Nazbierałem na ten moment 409 fragmentów przepustki, no czyli 40 przep na dunga ewentowego mógłbym zrobić. I na tym dungu leci minimalnie 20 szkat. Znaczy leci, minimalnie 20 szkat kresu po prostu leci i jest 50% na coś się zrespi. Więc najmniej mogę z tego wyciągnąć 800 kresów, plus 800 tutaj mam i jeszcze 300 leży na shopie. No i wylatam te 40 dungów. Na surce jeszcze nie latam, bo sura będzie latała dopiero jak przebiję na, na ogień, właśnie, żeby szkaty kresu zgarniać, a nie darkona. No i wylatam to sobie, żeby już tego tak nie kisić, nie czekać do ostatniego dnia eventu czy coś bo wtedy mogłoby mi czasu nie starczyć, a tak to byśmy sobie zrobili jakiś tam fajny opening z dwa koła szkat by było czy coś ponad i jakiś sklep by się wystawiło bo na ten moment mam coś około 2000, znaczy 220 tysięcy wonów no i kurwa jest taka lipa, że ludzie skupują jak pojebani te szkaty i już kurwa nie jest tak łatwo, tak jak na tą esencję roku, mniej więcej tam jakoś sobie nazbierałem te szkatułki razadora, węża i tak dalej to teraz już ludzie nie chcą sprzedawać, mało tego prawie ich nie ma kurwa na ręku więc najprawdopodobniej będę się musiał wspomagać szkatami Darkona. No, a to może wyjść odrobinę drożej. Dlatego warto by było sobie jakiś fajny sklepik wystawić. No, powiem wam, że ładnie poleciało, bo piło mi się na te 40 dungów aż 27. Mamy 1340 szkat. Wrzucam to wszystko na sklepik i będziemy zaraz otwierać. Zanim cokolwiek otworzymy to trzeba jeszcze standardowo sprawdzić ile mamy na ten moment mitycznych łusek No bo trochę tego naskupowałem tych szkatek, plus jeszcze te Darkony wszystkie przemiele Więc tak, trytonu mam 8 koła 320, Węże 200 prawie, Razadory 140 Te Sfinksy to chuj zostawię, kupiłem bo akurat było tanio, z tego będzie 60 Mamy 873 no i to Darkony wszystkie 551, 1400 i pyły, 55 łusek, 1500, no to kurwa nawet jeszcze nie jesteśmy w połowie, w ogóle się poprawi od razu, bo na tą esencję jednak ognia trzeba nie 3,5 a 3,750, także jeszcze 2250 łusek brakuje, czyli 9 kołaszka Darkona. Ha. Budżet dalej stoi w miejscu, a my mamy trochę szkatek do otworzenia, tych mitycznych klejnotów na razie nie sprzedaję, niech sobie będą, zobaczyć, tylko ile charyzmy poleciało, 20 sztuk, w ogóle mamy już chyba z 1800, nie 1700, także na update się zbiera elegancko I już tu trochę SM-ów z eventu przerzuciłem, dwie paczki katakumb na podwójnie, to nam poleciało dużo ze 200 chociaż, 180, może być 16 kryśków, no i 2400 prawie jaskini kresu. uwaga, u, ale wyjebało bryłek. Dobra, pokaż mi tu drop. 300 dużo ognia. Fajnie. Oprócz tego, oprócz tego to w sumie chuj. Skrzynki tylko otworzyć. Reszta dropu to same zwyklaki. Zbrył, tutaj mamy 15,5 koła wonów. No i kryśki. Na ten moment mam 42. Poleciały dwie sztuki. Trzecia. Czwarta, piąta, szósta. Osiem. 9, 10. 13 15 17 A 20 21 kryształów poleciało. Ty, kurwa dobrze. Średno, jeden kryś na 100 To ładny wynik. No i mamy 63. Myślicie, że już czas coś poulepszać za to? Może. Dobra, ruszymy ten ekipunek. Powiem tak, ulepszamy ten ekipunek aż się nie skończą noże. Stoją najtańsze na sklepach po 45 won. Kupiłem 60 sztuk, wydałem na to 2700 wonów, No i nie chcę tego kupać więcej, więc tyle ile starczy, to sobie poklikamy. Na początek chciałbym donieść sukna. Dobra, sukna są, już tam chyba niczego nie zabraknie. I pierwszym sobie właśnie dobił ten hełmik na plus 6. Paliło raz. Jedzie za drugim i na 7 co tu idzie. Takie i te masy, okej. Okay. I tu dalej dwa ognia skacze, Dobra, ale kupiłem sobie i te masy na broń z tego z bram. Także na pewno jakąś brońkę trzeba będzie kliknąć. Na razie hełm niech będzie 6. Aha, ale tam nie idzie chyba już ten nożyk. Pokaż, bo nie pamiętam. Nie, nie idzie, dobra, czyli do plus 6 trzeba noży, No to tyle, co się da, to tyle zrobimy. Tutaj skacze ile? Jeden ognia. No. Na plus 5 pas. Paliło, spaliło za drug... za trzecim. Na 6. Jest. Dobra, tu już nie. Dobra, tapik Siedzi na 5. 6. I e, tu jeszcze tego zostało. 36 sztuk, No, jakby posiadało, to na drugi. Ładnie. Ej, dobra, jest potencjał, żeby zrobić Eku plus 6. Nie ma. Uj, kurwa, skończyłeś te noże. krysi 35. Nie no, chyba pójdę do kupy jeszcze paczkę, bo w sumie spoko by wyglądało, jakby już by było całe plus 6. To kupiłem paczkę noży za 900 wonów. No i liczmy, że się uda to wbić w końcu. 5, piątka. No i jest szóstka. Fajnie, fajnie. Dobra, to noże mamy z głowy. Mamy cały secik plus 6. Biorę to. No i polecimy z bronią. Jak już kupiłem te ulepy 30, Krysi jeszcze jest, to trzeba by broń spróbować. Pierwsza próba na plus 7. Mamy 30%. Podskakuje nam 3 na ogień. Paliło. Kupiłem na 3 próby na 7 ogólnie. Paliło. I spaliło. A. Krogów mi tylko brakło, to sekunda. Byłoby smutno, jakby nie siadło za tą czwartą próbą. Poczaruję może lekko. Uwaga. Spaliło. Dobra, jebać tą giwerę. Daj mi jakiś hełm. Tu są takie same przeskoki chyba. A nie, tu daje mniej. Dwa na ogień. A, jebać. Też spaliło. Spaliło. I spaliło. <śla> Zajebiście. Fajne procenty. 30%. Tu spaliło trzy razy. Tam cztery. Dobra, w pizdę. Krysie poszły i chuja. Stałe jako plus 6, i nic dalej się nie ruszyło. Wjechałem na rynek, zrobiłem grube zakupy. Rozpierdoliłem 60 tysięcy wonów, i tutaj macie co kupiłem. Po 70 koła rad EGZO, 30 koła magicznych, raczej kamieni duchowych, a jakieś pyły, parę nasion i jaskinę t rexa tyle co znalazłem, tanio. Zawsze z tego będzie 100 tych yy, utek No a pokupowałem te rady egzo bo Potrzebujemy generalnie po 250 koła rad EGZO i 250 koła kamieni duchowych żeby przerobić dwa taliki. Na jeden talik idzie po 125 tysięcy rad exo i kamieni duchowych, także potrzebujemy po 250 koła wszystkiego, a mi taki duży budżet i tak nie był potrzebny, bo to, że ja tam mam 200 koła wonów, to nie jest aż takie proste, żeby kupić te szkaty. Bo Na przykład dzisiaj cały dzień spamowałem i tam nie wiem, może z 10 czy 20 tysięcy na szkatułki wydałem. No naprawdę ciężko jest to teraz kupić. Także w międzyczasie mogę sobie te poboczne itemy skupować już powoli, bo to też się takich ilości nie da z bomby kupić z rynku. Więc tam powoli sukcesywnie będę sobie dokupował. No i na szkatki kasa i tak będzie. W zasadzie uznałem, że jak już tych radek zona kupiłem idealnie, to poszedłem jeszcze na miasto, dokupiłem 50 koła kamieni duchowych, żeby było wszystkiego idealnie. Wonów, no, 100 koła wonów rozjebane przed chwilą na ręcu i wytworzymy sobie za to 125 moczych odłamków. Starczy, starczy, dobra. I to będzie nam potrzebne, żeby przerobić ten talizman. Nie będziemy go ulepszać, ale będzie już jeden talizman odhaczony, i tak trzeba będzie jeszcze na evencie, póki te rady egzo i kamienie duchowe są w miarę dostępne i w miarę przystępnych cenach, no to będę musiał sobie ogarnąć przynajmniej przerobienie tych talików nawet sobie policzyłem jakby ktoś był ciekawy koszt przerobienia tego talika na talizman ognia w tym momencie w którym ja to robię a jest to naprawdę dobry moment bo i rady exo spadły o połowę sceny i te kamienie duchowe też w zasadzie spadły prawie że o połowę z tej swojej ceny i jest to dostępne to i tak koszt wynosi 160 tysięcy won za samo przerobienie talika mroku na talik ognia plus zero. Proszę bardzo, i tutaj jeszcze, żeby ulepszać rzemyki, kamienie duchowe, kamienie zwierzaka ognia, no to to w sumie chuj to jeszcze idzie znieść, ale te kamienie obrony statku 30 sztuk, to jest po 150 szkaty każdej. Z ulepszaniem na pewno zabawy będzie. No ale na razie chciałem sobie tylko odhaczyć przerobienie, bo i tak, i tak musiałbym to zrobić na tym evencie, bo jak event zniknie, no to będzie problem znowu z dostępnością tych itemów w takich ilościach. Ze względu na to, że rozpierdoliliśmy sporo kasy, no to postanowiłem sobie wystawić trochę większy sklep niż planowałem. Potencjalnie 173 tysiące wonów, ale z 70 koła to są kryształem roku. Po 150 wonów, tak widzę tutaj na giełdzie, że po 160 schodziły 158, 165 coś takiego. Dałem po 150, jak będą schodzić to git. Dodatkowo kory legendarne, te mityki jednak też wystawiłem, ale lodową runę aury cały czas trzymam. Przerobiłem też te yy, dusze na broszki. Są kory, także 173 koła wonów. Pokazuję, no mówię, tam jest 100, 100 ileś koła bez, bez tych kryształów. No i 16 koła to są te runy, Więc tak około 100 koła z tych normalnych itemów. I jak się sprzeda, to wrócimy do 200 i dalej będziemy kupować szkaty na esencję. Zrobimy sobie, widzowie, pewien my Kupiłem takiego Ozina za 7 koławonów, Nawet nie ma sensu tego przedstawiać, bo tutaj kurwa nic nie ma. Nawet kurwa te są wyciągnięte jak to się nazywa, runki i włożone 20. totalny żul, jedynie co tu jest, no to jest kurwa odwaga 30 i w sumie tyle, no i są porobione te eventowe rzeczy, jakiś pucharek jest 9 inne pierdoły i generalnie plan jest taki, że ta postać plus odpał eventowy i zaraz dokupię jakieś Eku tu na plus 1 czy coś takiego i oddamy sobie misję na statek i razem z tamtym żulem z tej drugiej serii idę kurwa biegać na odpale eventowym te statki i dropić sobie runy życia Wydałem na tą postać 7 koła wonów, wrzuciłem tutaj 20. Zobaczymy, ile wyniesie cała inwestycja i ile runek będę musiał dropnąć, żeby to się zwróciło. O kurwa, jest problem. Totalnie wtopiłem. Okazuje się, że eku Jotuna nawet plus 1 kosztuje po 2500 wonów. Nie wiem, co tu się odjebało kurwa na tym rynku, ale nawet takie eku plus 1 co było po 200 won, po 300, jak ja ubierałem wtedy tamtego żula, to teraz jest po półtorej koła. Skąd ja mam tu kurwa wziąć ekwipunek? Ja pierdolę, no nic chyba w to piłem 7 koławonów, chociaż, kurwa mać no. No i co to teraz zrobić? Co pomyśleć. Inaczej ogarnąłem, chłopaki będą mieli pożyczyć cały set Jotuna plus, nie wiem w plus ile, nieważne plus ile, tylko muszę sobie ogarnąć broń. No, kurwa 6 koławonów kosztuje taki łuk Jotuna. Ale muszę go kupić, bo nic innego nie ma, a nie chce mi się od zera tego klikać, także pierwszy zakup, znaczy w sumie drugi. 6 kołowonów na jakiś zjebany łuk, no i dałem chyba 350 wonów za rękawiczkę, żeby chociaż była jedynka. Secik zaraz dostanę, odpał, no chyba nic więcej tu nie zamontujemy. Dodam się jeszcze tylko do gildii. i Jeszcze to. A, mógłbym mieć jeszcze te emblematy, nie? Tak. Ale chuj, z tym emblematem on za dużo nie da, nieważne. Dobra, to chyba tak będzie wszystko. Tylko jeszcze na tym drugim woju ogarnę cały odpał ewentowy i pójdziemy testować. A, dobra, muszę szkat tylko kupić, że misję oddać. To chyba po 350 k. W sumie tyle mamy. Dokupiłem jeszcze szkaty. Poszło trochę wonów, czyli całość inwestycji. Około 18 tysięcy won. To no w sumie dwie runki drobne i się zwróci. Tylko muszę sobie teraz wytworzyć. Mam nadzieję, że tyle szkat mi starczy. Bo tu na zrobienie tej, oddanie tej misji jest. 75 kamieni, dobra. Wytwarzanie. 75 będzie. 74, kurwa, pojebałem się jednak. Już se dorobiłem ze sklepiku plus od razu na wlotki, także oddajemy misję obrony statku, no i dobra, jeszcze trzeba tylko ogarnąć odpał eventowy, muszę chwilę pograć na, na tamtym żulu, no i pójdziemy testować. tutaj to już by było tyle, dodam się, że tylko do gildii pożyczę sobie ten ekwipunek i będziemy mieli, no a ta postać koniec końców po evencie i tak jest do skasowania, znaczy no może nie jest zupełnie do skasowania, po prostu sprzedam ją jako słupa na statek, może ktoś sobie kupi za parę koławonów. No, kurde, oba kąta biją względnie tyle samo i pozwala to na robienie hydry w czasie 6 minut. No, w sumie, kurwa, nie najgorzej, tak by można było dropić te runy pod warunkiem, że będą leciały. No nic, w każdym razie idę sobie teraz wybiegać, skoro już mogę e, solo, cały pakiecik. Dlaczego czekać runkami, poleci? No, teoretycznie mamy jeszcze dwa tygodnie, żeby biegać ten statek. No bo jak padnie od połowy no to te postacie są za słabe, wtedy bym pewnie robił kurwa. Z 9 minut to już takie trochę mniej przyjemne, ale póki idzie robić tą szóstkę, to postaram się przynajmniej na jedną postać wytropić wy, sobie pakiecik. Poleciała mi z całego pakieciku jedna runa, plus jedną miałem jeszcze wcześniej, także już są dwie, no mamy dwa tygodnie latania, w sumie się spoko lata, tak dodatkowo sobie odpaliłem dwa okna, czyli w sumie na sześć, to tam coś tam klikam, około sześć, siedem minut wychodzi, bo wiadomo się na tym nie skupiam, ale spoko, taki jeden pakiecik dziennie można sobie walnąć, jak mi się po szczęści w miarę nie będzie mi ruchało, no to przez te dwa tygodnie przynajmniej na surę sobie run życia nazbieram, no i trochę na wojat najwyżej resztę dokupię, albo z kimś na pół zacznę latać. No i mam krysi, ognia, 42, szkad, pyrona, no nie mam za dużo, 330. Ale tworzymy sobie, bo ulepszymy sobie ekwipunek, tylko potrzebuję dusz. No w sumie nie ma ich za dużo. A z tego jeszcze krysi, ile dodatkowo będzie, pokaż mi. Jeden, aha. No dobra, to tak w sumie nie za ciekawie, kurwa. Nie wiem ile tam dusz szło na ulepszenie givery ale idę po ulepiej klikamy. Lecimy dalej z tym kurwa ostrzem. Mam chyba na 4 próby. No poprzednio, nie pamiętam, czy 4 czy 5 razy już zjarało. Coś takiego. No może nie ostrze, ale ogólnie item na plus 7 chyba zjarało już 5 razy. Szóste niepowodzenie. Siódme niepowodzenie. Ósme niepowodzenie. I dziewiąte niepowodzenie. Ja pierdole, jeszcze mam wszystkiego. Idę po łuski. Ty no nie wiem, kurwa, te 30% to mi jebie. Chuj. Dostawa lepów, nie wiem ile tu jeszcze będziemy kurwa klikać, ale to już jest naprawdę hicior I Hi, ja pierdolę weszło. Ha, ha. A będą dwie próby na plus 8. I jest 25%. Ale kurwa, to jest popierdolone. Wbiłem item na plus 7. Nie wiem, za 11, 12 razem coś takiego. No w chuj mi jara. Dobra, czyli muszę przygotować na. A nie będzie na dwie próby, kurwa. Krysia mi jednego braknie. A kurwa. Dobra, no skądś ogarnę tego Krysia jednego? Przyszykuję na dwie próby. Kupiłem jednego Krysia na mieście za 3,5 tysiąca To No w normalnej sytuacji bym tego nigdy w życiu nie kupił. Ale no kurwa, jedną próbę to się nie opłaca klikać. A też mam idealnie duszyczek. Także. A bo tu idą kurwa dwie te łuski. No to czekajcie jeszcze. Teraz mam, lecimy. Dwie próby Givera na plus 8. Ile tu przeskakuje w ogóle? Cztery na ogień. No zawsze coś. Uwaga, pierwsza próba spalona. No i druga poczarujemy. Pewnie też spajno kurwa, no takie rzeczy się nie dzieją. No właśnie. Kurwa. Niestety, krysi nie ma. Poszły wszystkie, wbiliśmy jeden plus kurwa. Także mega progres. No i tak to się kurwa tu żyje na tym ogniu zjebanym. Mega jara, no 30% na plus 7. Strasznie mnie wychujało. Tu jakieś itemy inne też nie posiadały, także jest kurwa lipa. No i trzeba dalej krysi się dropić.